Witamy w kolejnym odcinku. Akcja Worka. Szwagier, gdzie uciekasz? Chciałem opinię eksperta zaciągnąć. Tam mieszka za mocno. Piotr jest ekspertem od kombajnu. Tak? No. On się na Worce zna. Zna się? Przestronny rolnik. Wszystko założę. Oramy, odziemy. Orka, Orunia, zwał jak zwał, każdy wie, o co chodzi. Tu jest karierę trochę betonu i asfaltu, aż rysa pół, taki siaber jest. Oreczka idzie, ustawiony pół na 20. Ale co wam powiemy, to wam powiemy. W Meseju brakuje z przodu krawężnika, takiego, nie wiem, 600 kg na bidę, nie? Jakby tak 600 kg miał na przodzie, to by było git, bo jest na przykład teraz, zawaliło 100 litrów u nas, na szczęście powodzi nie było. Współczujemy tam ludziom na Śląsku i okolicach, gdzie walczą o przetrwanie tak naprawdę. I co wam powiem, 100 litrów u nas spadło, jest fajnie, no widzicie, tu pole spryskane było, jest dużo perzu, się ciągnie takie, ale się ładnie odkłada, także jest fajnie, no ubywa pola dużym pługiem. To jest Agromash PJ4. Tak jak widzieliście, odkładnie Kvernelanda Long, to się nazywają chyba Longi albo XL, nie wiem, nie znam się na Kvernelandzie, ale coś takiego chyba. Lemiesze też ma z Kvernelanda, także no widzicie, no jest no ładnie zaorane, równo przede wszystkim. U nas głębiej nie trzeba, ja to tak orzemy. No 20 cm jest ustawiony pług, ale wiecie, gdzieś tam kółko wyskoczy, 18-20 cm idzie. Podoziminy wystarczy, żeby martwicy nie wyrywać, bo u nas takie są ziemie. Ale widzicie, zobaczcie, pole równiutkie, Stachur tam walczy. Ja już porałem u siebie, prawiłem, będę siał w piątek jęczmień, to nagram jak się jęczmień. I tak to wygląda, zobaczcie. Mięciutko, kurde, warunki są. I coś glancuś do orki. Jak znalazł. Tak, Stachu tam jedzie i zaraz tu będzie. Zobaczycie, jak sobie Messi radzi. Ogólnie ma co robić z tym pługiem? 46 cm na skibę? Nie, 44 cm na skibę jest. 1,72 m na przejazd. No, brakuje głównie tego obciążnika z przodu, nie? 7-8 na godzinę. Stachu zamontował takie fajne rzuconko, dzikie, sobie pokażę później. No. Widać, że Messi ma co robić z tym pługiem, bo chmurkę fajną puszcza. Ale zobaczcie, jak koła mielą w powietrzu. Messi tak cichutko chodzi, że go nie słychać nawet. Bardzo cichy ciągnie ogólnie. Bardzo komfortowy. O, i teraz beton. O kurwa. Łatwo się dziwić, że duta pokrzywione. O panie! I coś, fakier, panie ekspercie? Koparka to trzeba tam wynająć. Ładnie, ładnie. No jest, kurde. Jest dobrze, no jest dobrze. Chłopaki robią. Pozdrawiam całą Legnicę. Dobrych chłopaków. Niech się tam jako było, to pamiętam. Ładnie, kurwa! Dłut nie pokrzywiło? Ładnie bujał, kurwa! Ten punkt aż podskoczył cały! Dobrze, chociaż będzie coś tu rosło w końcu. No, ale powiem ci, ten Messi puszcza chmurkę, ale kurwa nic go nie słychać. Cichutki ciągnik straszny. A co to nie puszcza? Nie puszcza! No po to jest! Nie. Dobra, muszę w steku cofnąć. Robotę robi, tam już zrobiłeś? No, ale kółko trzeba podkręcić. A. Ale powiem ci, ten cichutko chodzi, nie słychać go, jak tam jesteśmy 20 metrów od tego, to nic nie słychać. Messi jechać. Ale widać, że koła pokrzywi, nie? No i na nagraniu widać fest, jak kręci z przodu kołami, nie? No, kręć tam do tyłu. Będzie drugi przejazd po kamieniach. Zobaczymy, jak pup zagra. No jest tu, kurde, jest wysoko, jest wysoko. Paweł Jumper. Jest wysoko. Wysoko! Ogniem tu! No. Żeby śruby nie ścięło!
No ale jak tu nie ściąłeś śruby, to chyba nie zetnie. A patrzcie, podnośnik zrobiliśmy. Teraz podnosi. O, widzieliście ta? Bangla elegancko. Bajeczka. Co? Bajeczka, jest wysoko, Paweł Jumper. Ten jest skrzywiony, bo w dół idzie. No widzę, ale tyle, wszystkie idą ładnie w ziemię. O, pierwszy też jest skrzywiony. O kurde, mieszy. Ewidentnie skrzywiony. Paweł Jumper jest wysoko. Ale ja się dziwiłem, że właśnie podskoczył, a że nie wyrwał śruby. Że śruby się trzymają na zabezpieczenia. To śruby to są przecież kurwa takie liche, że dziesiątki to są. Ja mam mostek, ale to są masz na skokę. Ale tu jest to. No. Jak na mieszasz są wytarte, to gdzie tam ci śruby urwie? No jak to nie urwie? Uderzenie to musi urwać, nie? No jak jest lemierzą, jak żyletka, no to widać co. Nie no, jest jeszcze te 2-3 cm lemierzu. Co ty tym matkiem chcesz? Panie kochany! Ziemię obić! Nie no, ale kurwa wyjebało lemiusza, ło. Bo się dziwię, co on tak podskoczył? To trzeba na kamieniu. To trzeba na kamieniu, wiesz, co i go posadzić na pół, zobaczymy. Jakby kamienia tu położył i by... Bo... A ja bym go postawił na asfalcie i co wchodzą do tyłu trochę? Nie, na kamieniu go położyć, lem tego. Ma takie coś, że może dociążyć? Nie ma dociążenia. Gdzie? I to takiego... Dyszku! Ale zobacz, widziałeś? Grudziącki to by człowieku... Pół! A tu zawinęło! Ja cię kręca! Ładnie! Nie ma szans! O, les wywinęło, ale zobacz. Grudziąckie lemiesze to by pękło w pieruna. A tu zobacz, widzisz jaka stal? Wernelanda, chłopie, to nie byle co. Ładnie go wytarło. Co? No to tak, no. Bardzo białe. Ale zobacz, mówię, jaka to stal, że wiesz, że nie pękł, tylko... Wywinęło go, nie? Bardzo dobry lemierz taki. Nie, może nie tak. No, no mówię, nie? A zobacz, te śruby powinno ścinać, wiesz. Tylko nie wiem, czy tu niezapieczone też może być, nie? Ale wiesz, może nie było tak, tylko poszło na dół to akurat. No może, bo samym dutem walnęło, bo jakby to walnęło tym... Samym dutem walnęło. Śruby walnęło, to by zerwało, nie? A to duto walnęło. Mateusz, to ja go rał wtedy w winę. W grudniu co byłem, no to chłopie w głębi pugna, taki wiesz, zmarzniętej ziemię. Zaraz tylko pyk i kurwa, i nie było śruby, nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w sumie nie odcinku, ja się już, Karol tutaj już się, że tak powiem, rozpoczął ten odcinek, a ja działam dalej, jest drugi dzień, godzina, ja wiem jaka jest, godzina jest 7.30, działamy już od 6.30. I lecimy z Orką. Orką, tak to się prezentuje na tą chwilę. Nie jest to jakoś perfekcyjne, nie, ja się dopiero, że tak powiem, uczę korzystać z takiego dużego pługu. Ktoś mi tutaj zaraz powie, że o, ale to ostatnia skiba, to zobacz, nic nie bierze. No, nie bierze. Pole nie jest równe, bo są wydmy takie, no i raz się zagłębia bardziej, raz się zagłębia płytce. Wiadomo jak to przy kopiowaniu terenu przez kółko. Pierwsza skiba tak samo jebie ostro, no i dobrze, nie gwali. Ale widzicie, jest w miarę równo, dokręca nam tę skibę. Ja się jakoś nie jestem jakimś znawcą orki. Mamy tutaj fajny taki prędkościomierz sobie zamówiłem. Odłapałem u jednego z youtuberów. Bardzo spoko sprawa. Jeździmy sobie 6-7 na godzinę. No tutaj mamy dość twardo. Masę na zakresie A. Zając i bieg numer 3. No i ma co robić z tym pługiem. No co tu się oszukiwać, nie? Ale teraz, kurde, pięknie podnosi. Pięknie podnosi.
działamy, bo jest sporo do zrobienia, że tak powiem. Jest sporo do... sporo jest do zaorania. A czas nagnie, bo będzie trzeba siać. Tak to się prezentuje, no tak to się prezentuje. Zobaczcie, opsa. Steczny i rura. Prędkościomierznik kurde nie działa, ale no 6-7 na godzinę łapę na takim biegu, także na spokojnie no sobie lecimy. Fajna pogoda się zrobiła, teraz słonecznie, no u nas niestety na szczęście nie pada, ale powiem wam, jak patrząc w wiadomościach, co ci ludzie tam na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opole przeżywają, no to z całego serca im współczuję. Ja tak mówiłem do swojej mamy, mówię, dobrze mamo, że my nie mieszkamy przy rzece, nie mamy takich problemów, aczkolwiek jeśli by była jakaś ulewa, to podejrzewam, że jej też by tutaj gdzieś coś mogło się zdarzyć. Z opowieści z 97 roku tutaj jakieś były tam przypadki podtopień naszej miejscowości, ale to tam, jak to się mówi, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to są no, oczywiście stare informacje, niepotwierdzone. Także no, widzicie, teraz jest zadolenie, no ale w miarę trochę może porówna to pole. Na to pójdzie jeszcze talerzóweczka. Dogniecie nam to wszystko w wał, zagęści te ziemię. No i po prostu będę w to siał. Miałem zakładać ten, wał strunowy do tego, ale niestety no nie wyrobię się. O, tutaj glina. Nie wyrobię się po prostu z czasem i postanowiłem, że po prostu będzie masę i będzie lata jeszcze z uprawką, z talerzówką, a 60 już gołym poznaniakiem będzie po prostu siała. No i wydaje mi się, że taką pulchną ziemię po talerzówce bez problemu sobie da radę. Zboże nie będzie leżało na ziemi. I no będą dobre wschody, no. Co wam mogę powiedzieć jeszcze na ten temat? Czekajcie, zaraz sobie kamerkę na głowę. Tak, tutaj będzie pszenica, pszenica po pszenicy będzie. Tutaj będzie siana z centrali, gdyż ponieważ był tutaj dawany obornik. No i tutaj mam zamiar zasiać. Kupiłem dwie nowe odmiany pszenicy. Jedna to jest Julius, a druga to Arkadia. No i też od razu zmieniłem sobie jęczmień o zimy. O, tutaj ma. Ma co ciągnąć. Tutaj się kopę? Nie. A jak? Mokro. Tutaj jest kawałek... Tu, tamta strona jest mokra. No i co wam mogę powiedzieć, że no, po naszych pierwszych testach z orką, no... to, o, widzicie, kółko wpadło w tą, że tak powiem, w to zagłębienie na polu. No i już idzie głębiej ta trzecia skiba. No i Masej ma teraz co robić. Trochę mu tu ulżymy. Co ja miałem wam powiedzieć? A, miałem wam powiedzieć, że no przydałby się klocek jakiś naprzód. Bo jednak patrząc tak, że tak powiem, z daleka, no w kabinie też to widać, no nie ma tego uciągu na przodzie, brakuje tego obciążenia, ślizga się. No i przydałoby się tak z 500 kilo na przodzie. Myślałem, żeby rozglądałem się w sumie za tym, za jakimiś obciążnikami takimi oryginalnymi do Maseja.
ale to ciężki temat. W sumie nie jest ciężki, bo jest dostępność na rynku, ale no jest drogo. Ludzie wołają sobie po 300 zł za jeden obciążnik 45-kilowy. A pomyślcie sobie, ile tutaj trzeba dać. No 3000. Prawie trzeba by zapłacić za 500 kilo. Za 450 dokładnie. Nie, no tutaj fajna ziemia. Fajna struktura ziemi. Teraz to się fajnie tutaj zrobi, to pole. Tylko jeden problem jest taki, że ciężko mi jest odorać od granicy. Ja bym chciał zostawić skibę od granicy, bo kółko mi przeszkadza. Kółko się nie da bardzo skręcić. No i jak sami możecie wiedzieć, kopiuje mi teren z granicy po prostu. A że u nas są granice jakie są, na niektórych polach są po prostu dość wysokie, no i po prostu wtedy puk w ogóle nie zagłębia się w ziemię. Nie wiem co tu poradzić, bo na niektórych kawałkach przydałoby się zrobić skibę od granic, bo jak są mokre kawałki, to po prostu ta woda by jakoś płynęła, spływała z pola. Zawsze byłoby to trochę inaczej, niż aby była po prostu ziemia dosypana niż odebrane. No i tak, no i widzicie, no miejscami fajnie wysypuje się, miejscami gorzej, no to zależy od pola, nie? Ale już teraz takim sprzętem już będzie można sobie po prostu pomału te pola porównać, no. Też tutaj nie jakoś głęboko nie oramy, może jest 18-20 centów. Ale w zupełności na zasiew taki ozimin to wydaje mi się, że wystarczająco na naszych warunkach, gdzie ta ziemia na większej głębokości jest po prostu jałowa, no. Jest jeszcze w planach, bo mogę zdradzić, to myślimy z Karolem nad głęboszem, może pomyślimy nad tym właśnie, czy będziemy go robić, czy kupimy. Żeby te pola po prostu nasze przegłęboszować. Zawsze to inaczej będzie ta woda wsiąkała w głębsze struktury ziemi. I nie będzie takich zastoisk. Też nie będzie problemu z wjazdem wiosną. Ale to są na razie odległe plany. Zobaczymy. Nie mówimy tak, nie mówimy nie. Ale mamy to na uwadze. O, kopię się. Dawaj, maleńki. Kurwa, glina jest tam. Nie trzeba to przeradlić. Jest taki właśnie, spływa tam woda. No tu ładnie kopci. No kopcić tak nie, no jest, no musi kurde, no kurde, musi kopcić, bo jakby nie kopcił, to by się udusił, nie? W sumie 6 garów, no. Też nie wiadomo w jakiej kondycji jest już silnik, nie, no.
Na razie działa wszystko. Może jakoś w zimę będziemy, sprawdzimy po prostu kompresję na tłokach. Będziemy mieli jakiś wgląd do tego. Czy trzeba już pieniążki szykować na remont silnika, czy jeszcze odłożyć? Czy można będzie jechać na wakacje? O. No ale tak, to fajnie tutaj, o. Nie ma jakoś, gdzie nie, gdzie się trafi jakieś tam zielona kępka. Ale widzicie, no, jakoś daje radę, no. Ale i tak będzie dużo komentarzy pewno pod filmem, że źle jest ustawione. No niech będzie, trudno się mówi. Ja nie jestem profesjonalistą. No też już no wczorajszy Lemiesza, że my skrzywili. Doleliśmy w kamienia. Przypierdzieliliśmy w kamienia, żeby my teraz w słupka nie przypierdzieli. Dobra, i rura! Dobra, później się włączę. To wam jeszcze coś może powiem ciekawego.